gospodarzy tego meczu. Przejdźmy do składów obu zespołów. Rozpoczniemy sobie od gości. Da sygnał do tego, że rozpoczynamy to spotkanie. Gramy w Kleczewie. Bije nam, gdy Kryszak już pośle piłkę na pole karne. Niezła wysokość, jest strzał głową, ale jest to dobra pierwsza interwencja Adriana Szadego. Sokoła, piątka zawodników, Rafała Guraka, dośrodkowanie na dobrej wysokości, ale Górka do środka, nie spróbował uderzyć z lewej nogi, przeszło to do Aleksandrowicza! 1-0, Elana obejmuje prowadzenie. To jest 13. minuta meczu, Aleksandrowicz na 1-0 dla Elany. Do prawej strony Koziorowski na pole karne, ale tam przecięli to przez moment Torunianie, no i jeszcze przyblokowali to gospodarze, dośrodkowanie na pole karne, Kraska! Obronił tę piłkę szat Daniela Kraski. Kraska do środka, uderzenie lewą nogą, 2-0! 2-0! Fantastyczny strzał z lewej nogi Daniela Kraski, trzeci gol w tym sezonie nowego napastnika Elana, ale co by tutaj... Będzie okazja coś Państwu pokazać, ale o tym za moment. Daniel Kraska. Kraska, jego strzał i blisko lewego słupa. Dobra. Znowu w narożniku Kryszak. Dośrodkowanie na pole karne, przyjął piłkę Kraska, uderzenie Aleksandrowicza. Przyjął piłkę Balogun w okolicach pola karnego. Kiwa tutaj ładnie. Ciacha, Kajodę, Balogun na pole karne. Przeciął tę wrzutkę. Maciej Mysiak. 16. Nie przejął ani Kraska, ani Aleksandrowicz. Strzał z dalszej odległości. Mikołaj Pingot do przodu. Jeszcze Kajodę Balogun współpracy z Antosikiem. Antosik. Jeszcze przeszła ta piłka. Okazja. Michał Nowak. Interwencja. Czy ktoś to zakończy? Piłka nie była w bramce. Jaka jest decyzja sędziego? Tak myślę. Tomasza Koziorowskiego. Tymczasem wrzutka na pole karne. Szady. To nie tłok. Kowalczuk. Posyła tam piłkę. Ciach. Zagranie piłki teraz na pole karne. Michał Nowak. A Elana teraz blisko prawego narożnika. Chce utrzymać piłkę. I w tym momencie kończy się to spotkanie. Elana pokonuje na wyjeździe Sokół Kleczew 2-0. Patryk Aleksandrowicz i Daniel Kraska to są strzelcy bramek w tej rywalizacji.